Była dziurawa trasa, teraz jest droga XXI wieku. W miejscowości Poryte w gminie Stawiski odbyło się uroczyste przekazanie do użytku ważnych elementów infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej 648. Ta inwestycja łączy miejscowości gminne Odmiastkowa przez Nowogród, właśnie Poryte, Stawiski i dalej w kierunku Jedwabnego oraz powiaty Łomżyński i Kolneński. Istotny wkład finansowy wniosło województwo podlaskie. Samorząd reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś oraz radny sejmiku Wojciech Sechściński. Zadanie co do wartości to blisko 10 milionów złotych. Wieś Poryte, duża wieś i bardzo dużo utrudnień. Droga była zdegradowana. Zaczynamy remont tej drogi od miejscowości Miastkowo poprzez Nowogród do miejscowości Poryte i dalej w stronę Stawisk. Jest to droga wojewódzka, ale można powiedzieć po tych remontach i inwestycji, szczególnie chodzi o przepust mostowy, droga, można tak naprawdę powiedzieć, że to klasa krajowa, oznaczenia poziome, pionowe, wszystko jest wyremontowane, zjazdy na pola, zjazdy do miejscowości, chodniki w miejscowości Porytem, krawężniki granitowe, także można powiedzieć, że to w dobrej jakości wykonana inwestycja, będzie zapewne służyła mieszkańcom przez wiele, wiele lat, a tak przypomnę, to jest pierwszy element tej odcinka drogi od drogi krajowej 63 do miejscowości Stawisk. Na dobre czasy dla inwestycji drogowych wskazywał także obecny na otwarciu poseł Kazimierz Gwiazdowski. Dzisiaj kolejny odcinek, kolejny most jest otwierany w miejscowości Poryte. Ta droga jest tutaj też niezwykle ważna, bo ona prowadzi ze Stawisk do drogi krajowej numer 63. Myślę, że w ciągu pewnie następnego roku ta droga wojewódzka numer 648 zostanie całkowicie wyremontowana i tutaj poprawi się bezpieczeństwo i przejezdność tej drogi, co jest dużym sukcesem zarządu województwa podlaskiego. Remont drogi wojewódzkiej sfinansowało w całości województwo podlaskie. Nie było łatwe, tutaj cały ten ciąg był zamknięty, były objazdy drugą stroną, także też pewne utrudnienie przez 8 miesięcy dla mieszkańców, no ale w tym momencie mamy nowy przepust, rozebrany stary obiekt, stary most i mamy w tej chwili nowy obiekt mostowy. Rozpoczęły się matury próbne 2023. Dla uczniów czwartych klas liceów ogólnokształcących z całej Polski, w tym również z Łomży czy Białegostoku, to już druga w tym roku próba sił przed nową maturą, do której przystąpią wiosną 2023 roku i która przeprowadzona zostanie na zmienionych zasadach. Briefing w tej sprawie zorganizowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży z udziałem wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piątkowskiego, który po raz pierwszy odwiedził tę placówkę. Zmiany na egzaminie maturalnym wynikają ze zmian podstaw programowych, które zmieniły się wraz ze zmianą struktury szkolnictwa. Gdy przywróciliśmy 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, zmieniły się także podstawy programowe i trzeba było zmienić także formułę egzaminu. Ta formuła po raz pierwszy w 2023 roku będzie obowiązywała uczniów 4-letniego liceum, a w kolejnym roku 5-letniego technikum. Największe zmiany są w języku polskim. Tam większą uwagę zwracamy na znajomość historii i literatury, znajomość tekstów literackich. To będzie sprawdzane zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej. Niewielkie zmiany na egzaminie z matematyki, mniej zadań punktowanych po 5-6 punktów, więcej zadań punktowanych po 1-2 punkty. Wydaje się, że to powinno być łatwiejsze z punktu widzenia uczniów. Z pozostałych przedmiotów rozszerzonych, wybieranych przez uczniów, zmiany są naprawdę kosmetyczne bądź praktycznie żadne. Zmiana wynika, jeszcze raz powtórzę, głównie ze zmiany podstaw programowych i z tą nową strukturą szkolnictwa. We wtorek, 13 grudnia, w szkołach, które zdecydowały się przeprowadzić próbne egzaminy, uczniowie będą zdawać język obcy nowożytny, w środę matematykę. Przyszły tydzień to egzaminy na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki i fizyki. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży przygotowywała się do tych zmian już od dłuższego czasu. Były to m.in. szkolenia egzaminatorów, a dyrektor Agnieszka Muzyk zorganizowała szereg spotkań z dyrektorami podlaskich i warmińsko-mazurskich szkół, również z wizytatorami Kuratorium Oświaty. Wszystko po to, by zarówno nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie byli do matury w nowej formule przygotowani. Dlatego też system egzaminów zewnętrznych przygotował bardzo wiele materiałów, wiele
wiele form wsparcia uczniów. Jedno z nich jest egzamin próbny. Pierwszy odbył się we wrześniu z przedmiotów na poziomie podstawowym. Dzisiaj rozpoczynamy egzaminy próbne, które będą przebiegały w tym tygodniu oraz w następnym. W tym tygodniu przedmioty na poziomie podstawowym, język polski, język obcy, nowożytny, matematyka. W następnym tygodniu egzaminy na poziomie rozszerzonym. Na naszych stronach internetowych jest też mnóstwo materiałów, które mogą posłużyć w sprawnym przygotowaniu do egzaminu maturalnego w formule 2023. Są to chociażby zbiory zadań jawnych na maturę ustną, są to arkusze pokazowe z marca 2022 roku, arkusze z egzaminu próbnego z września. Ukażą się też te arkusze, które w tej chwili są pisane w szkołach. Są filmy instruktażowe i wiele materiałów pomocniczych. Zachęcamy absolutnie do korzystania z nich. To jest taki sam czy podobny egzamin, jaki odbywał się w poprzednich latach. Dla każdego z tych uczniów, czy dla większości z nich, będzie to po raz pierwszy i ostatni raz w życiu zdawany egzamin maturalny. Zawsze będzie to nowy egzamin. Nauczyciele od kilku lat, zarówno przez Komisję Okręgową, jak i Centralną, przygotowywani są do tego, jak ma wyglądać ten nowy egzamin, tak aby przygotowali uczniów do tego, aby jak najlepiej go zdali. Dyrekcji i pracownikom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zależy, aby jak największa liczba przyszłorocznych maturzystów mogła dzięki próbnej maturze sprawdzić swoje umiejętności. Dlatego dyrektor Agnieszka Muzyk zwróciła się z apelem do nauczycieli, by nie oceniać próbnej matury, by raczej stała się ona diagnozą kompetencji i wiedzy. Bardzo się cieszę, że tak wielu uczniów, wiele szkół zdecydowało się skorzystać z tej możliwości i przystąpić do egzaminów próbnych. Wszystkim. Dyrektorom, nauczycielom, przede wszystkim uczniom życzę sukcesów na egzaminie maturalnym, a podczas pisania dzisiejszych egzaminów i w dniach kolejnych życzę rzeczywiście takiego napisania, by było to satysfakcjonujące. Jeśli okaże się, że jeszcze są obszary, które nie są jakby opanowane przez uczniów, to nie traktujmy tego w sposób negatywny, tylko jako wyzwanie do uzupełnienia swojej wiedzy, swoich kompetencji, swoich umiejętności. Jest czas jeszcze do maja, by intensywnie popracować, a mam nadzieję, że egzamin próbny pozwoli na właściwe zdiagnozowanie swoich umiejętności, kompetencji i przyczyni się do zintensyfikowania prac, które zaowocują pomyślnie zdanym egzaminem maturalnym w maju 2023 roku. Do końca roku przeszkolonych będzie łącznie 1700 egzaminatorów oraz nauczycieli, którzy nimi zostaną. W tym roku szkolnym maturę w odnowionej formule zdawać będzie w województwie podlaskim około 5000 absolwentów liceum. Natomiast uczniowie z 5-letnich techników zmierzą się z nową maturą rok później, w 2024 roku. Zakała szkoły oficerskiej. Od razu po szkole do mnie przysłali. Do terminu. Terminator! Każdy z nas lubi się śmiać. Często skacząc po kanałach telewizyjnych, możemy natrafić na komedię, którą pokochała cała Polska. Produkcję Jacka Bromskiego U Pana Boga za piecem, U Pana Boga w ogródku, a także U Pana Boga za miedzą uznawane są za jedne z najlepszych w historii polskiego kina. Wyjątkowy podlaski klimat, ciekawe kreacje postaci i poczucie humoru sprawiły, że filmy podbiły serca widzów. Twórcy kultowej komedii po 14 latach przerwy wrócili na Podlasie. Jak się pracuje nad filmem i o czym będzie kolejna część serii U Pana Boga? Wszędzie się spotykamy z wielką życzliwością. Wszyscy nam bardzo chętnie udostępniają i domy, i mieszkania, i jakieś inne obiekty. Także czujemy tę życzliwość i to się jakoś tam odbija. No i będziemy się starali za to odwdzięczyć. I bardzo się cieszymy, że w gruncie rzeczy tak to trafiło do mieszkańców Podlasia i że wspólnie możemy się cieszyć z opowiadania tych historii, które okazuje się, że można na okrągło oglądać. Także mam nadzieję, że ta następna będzie jeszcze śmieszniejsza, czy jeszcze lepsza. No jest trochę inna, no bo czasy się zmieniają, prawda? Jest tu trochę inna rola kościoła w życiu współczesnym, prawda? Młodzież jest bardziej wyemancypowana. Już te pewne takie wartości konserwatywne, bardzo, które były promowane w poprzednich filmach, już też trochę są przez młodych ludzi kwestionowane, więc na to trzeba było odpowiedzieć. I to jest taka historia o tym, że w Królowym Moście ludzie odkrywają jakby swoją odrębność i swoją
odrębną tożsamość i przy okazji przyjeżdża młoda pani archeolog i w lochach kościoła znajduje uniwersał królewski Jana Kazimierza z XVII wieku, który nadaje księciu Butrymowiczowi, właścicielowi tych ziem od Królowego Mostu aż do Pińska, tak, nadaje mu za zasługi w wojnie ze Szwedami suwerenność. I oni to odkrywają, mówią, tak, to my jesteśmy odrębnym księstwem, to musimy do tego, i ogłaszają niepodległość. Całe te 10 odcinków to są tego, perypetie z tym związane. Pomimo tego, że film jest swojską satyrą Podlasia, to według wicemarszałka województwa podlaskiego Sebastiana Łukaszewicza musimy nauczyć się przekuwać nasze wady na zalety i umieć z nich żartować. Polacy chętnie wracają do tego filmu, podobnie jak do innych kultowych polskich filmów. Wpisał on się na stałe w kanony naszej kinematografii. My musimy mieć dystans do tego, jak śledzikujemy albo jak zaciągamy po naszemu. To nie jest obraźliwe w żadnym wypadku to, co będzie pokazane w filmie i co było pokazane w poprzednich częściach tej serii U Pana Boga. Więc z każdej wady można zrobić tak naprawdę zaletę i moim zdaniem pokazywanie nas w ten sposób jeszcze tylko zachęci bardziej ludzi do odwiedzania naszego regionu. Aktorzy, których bardzo dobrze znamy z ekranów naszych telewizorów, cieszą się z powrotu na Podlasie i możliwości ponownego wcielenia się w swoje role, z którymi, tak jak odgrywający postać Mariana Cielęckiego Wojciech Solarz, w jakimś stopniu się utożsamiają. Bardzo chciałem zagrać taką rolę. Tak jak ja zawsze lubiłem postaci typu takiego Burwilowskiego, czy jak Bogumił Kobiela, czy Louis de Funès. Zawsze kochałem te światy takich komedii i kiedy udało się zrobić tą drugą część U Pana Boga w ogródku, potem Za miedzą, wcześniej oczywiście kultowy film Za piecem, to byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem wejść w takie buty i bardzo, bardzo lubię tu wracać. Obawialiśmy się, czy się uda, jakby na ile, jak szybko da się wejść z powrotem w ten świat, ale myślę, że dosyć szybko. Jakoś się udało, są wspaniali ludzie i scenariusz jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, jest bardzo, bardzo, pan Jacek bardzo dużo, myślę, czasu poświęcił, co jest bardzo, bardzo fajne, że no bardzo rozbudował tę historię. Ta czwarta część jest bardzo ciekawa fabularnie, więc myślę, że mamy nadzieję, widzowie będą usatysfakcjonowani, bo to jest i metafora, i Polski, i bardzo dzisiaj i oczywiście powrót do tych starych bohaterów, którzy mają jak zwykle te same charaktery i te same wady i zalety, ale no będzie się dużo działo fabularnie. W produkcję jest zaangażowanych około 150 aktorów i kilkuset statystów. Podobnie jak w poprzednich trzech częściach, Bromski planuje wykorzystać w filmie potencjał Podlasian. Komendanta ponownie zagra więc Andrzej Beja-Zaborski, bez którego fani produkcji nie wyobrażają sobie tego filmu. Na pewno jednak zadają sobie pytanie, czego możemy się spodziewać po kolejnej części z serii U Pana Boga. No wydaje mi się tak, no nie zdradzę tutaj tajemnicy, nie powiem oczywiście, ale mi się wydaje, że fajnej zabawy, fajnego relaksu, ale i fajnej refleksji, tak myślę. Jesteśmy rodziną po prostu, wiesz, no, tak się lubimy jak w rodzinie, kłócimy się też jak w rodzinie, ale wydaje mi się, że no, jest po prostu ciepło, sympatycznie i tutejsze swojsko. Oczywiście mamy takie obawy też, jak robimy teraz ten cykl taki, że no, żeby nie było gorzej niż było, nie? Ale przy każdym odcinku, żeśmy mieli taki, przy każdym filmie, mieliśmy takie obawy, ale wydaje mi się, że ufamy tutaj Jackowi, że on pilnuje tych spraw i nie wpuści nas w kanał, nie? Także wydaje mi się, że my do końca nie wiemy przecież, no skąd możemy wiedzieć? Chcemy, żeby to było dobre, ale jak będzie? W fikcyjnym Królowym Moście życie nadal będzie się toczyć swoim rytmem, daleko od problemów wielkiego świata. Jak wiadomo, nie możemy spodziewać się wielkiego przeniesienia w czasie. Pojawiają się również nowe postacie. Jedną z nich będzie Szymon, radca prawny, w rolę którego wcieli się Karol Dziuba. Naprawdę, to nie jest wyświechtane te hasło w moich ustach, panuje naprawdę rodzinna atmosfera, ale oczywiście to też atmosfera pracy. No więc to jest coś, co zawsze sprzyja kreatywności i wierzę głęboko, że to spowoduje, że efekt będzie super. No, pracuje mi się bardzo dobrze.
bo się wszystkim po prostu bardzo chce. To samo z moimi kolegami, koleżankami, aktorami też to jest bardzo taka owocna praca. No ja mam większość scen z Olą. Z Olą mi się też świetnie pracuje. Ola jest bardzo profesjonalna, przygotowana, zdystansowana też. No więc jest super, no, naprawdę. W podziemiach kościoła młoda studentka archeologii znajdzie schowany, zamurowany w ścianie uniwersał króla Jana Kazimierza, który nadaje niepodległość księstwu wokół Królowego Mostu. To również nowa postać, która pojawi się w filmie. Ach, tu jest w ogóle, my chyba nie możemy tego zdradzać, ale tu jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Tym razem ciężko to ująć, bo nie chciałabym powiedzieć, że politycznym, broń Boże, za to pewnego przewrotu dużego, który może się wydarzyć w Królowym Moście. I uważam, że to jest bardzo, bardzo zgrabnie opowiadamy coś o obecnej rzeczywistości, w której wszyscy żyjemy i o tym też, co nas w niej boli i uwiera i że chcielibyśmy, żebyśmy mogli wrócić do jakiegoś. Na chwilę obecną nie jest znana dokładna data premiery. Wstępnie została ona zaplanowana na 2023 rok. Nieoficjalnie mówi się, że najpierw pojawi się pełnometrażowy film, a dopiero później serial, który byłby jego rozszerzeniem.